Dziś zaczynam kolejną waginoplastykę, operację, która jest bardzo wyjątkowa i unikalna w swoich zamierzeniach, gdyż jest to operacja rekonstrukcji. Opowiem, na co stawiamy w naszej klinice, co jest celem wykonywania tej operacji przeze mnie. Narząd, który operujemy, jest zupełnie inny niż ten, który będzie po operacji. I właśnie to jest, dlatego mówimy o operacjach rekonstrukcyjnych, dlatego że odtwarzamy z narządu o zupełnie innym wyglądzie, odtwarzamy narząd, który będzie spełniał zarówno funkcje, inne funkcje i jednocześnie też wygląd będzie zdecydowanie inny. Co jest cechą tej techniki, którą tutaj wykonujemy niemalże co tydzień? To jest to przede wszystkim estetyka. Estetyka wyglądu zewnętrznie krocza, gdyż bardzo ważnym elementem tej techniki jest kompletny brak blizn na zewnątrz. Blizny są poukrywane wewnętrznych tkankach i dają bardzo naturalny wygląd. Druga cecha estetyki to przede wszystkim odtworzenie wszystkich najistotniejszych struktur, czyli warg sromowych większych, warg sromowych mniejszych, łechtaczki z napletkiem łechtaczki, odpowiednio ustawionej cewki moczowej. No i przede wszystkim funkcja, to jest kolejny element, funkcja, która jest funkcją zachowującą czucie i energię seksualną dla przyszłego życia. Przede wszystkim bardzo dobre czucie zarówno w obrębie łechtaczki, jak i całego narządu. To jest główna cecha naszych operacji, a jednocześnie też i wrażliwość wewnętrzna, która pozwala na bycie w akcie seksualnym w pełnej funkcjonalności dla kobiety. Kolejną rzeczą jest funkcjonalność. Funkcjonalność to przede wszystkim odpowiednie ukształtowanie dróg moczowych, cewki moczowej, tak aby mocz był oddawany na wprost, nie do przodu, nie do boku, tylko idealnie na wprost, czyli w dół, oraz funkcjonalna i odpowiedniego kształtu i budowy pochwa, która przede wszystkim jest odpowiednio nawilżona, ma odpowiednią długość i szerokość. To jest to, co udaje się nam osiągać za każdym razem u pacjentki. Jesteśmy otwarci na konsultacje, na szczersze informacje, których udzielę w trakcie takiej osobistej konsultacji, gdyż dla każdej pacjentki staramy się zindywidualizować wygląd, kształt i funkcję narządu. Mamy wiele wariantów operacji dostępnych. Najważniejsze, aby okres rekonwalescencji przebiegał pod naszym nadzorem, to gwarantujemy, a z drugiej strony możliwość współpracy jest rozłożona na bardzo długi okres czasu, więc mamy możliwość obserwacji długoczasowych wyników, a jednocześnie zajdzie taka potrzeba. Też czasami wykonujemy drobne estetyczne poprawki, tak aby uzyskać się najbardziej optymalny efekt. Zapraszam do Tajnes, to miejsce, które ma jedno z największych i najdłuższych doświadczeń, jeśli chodzi o waginoplastykę w procesie tranzycji u trans kobiet.